Siemaneczko, kochani, witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a to jest seria pytania od widzów, a więc odpowiadam na wasze pytania. I ten odcinek dedykuję kolegom z łowiska Weeping Willow w Anglii, bo właśnie ten odcinek będzie dotyczył idealnej zanęty na karpia, także zapraszam do oglądania. No i moi drodzy, zaczynając w ogóle temat zanęty, to każdy z was często piszecie na łowisku na Weeping Willow, też piszą gracze już bardzo doświadczeni, że większość, o ile nie wszystkie te dawne zanęty, które są na karpie, na duże karpie na Anglii, po prostu nie działa. I zgadzam się, moi drodzy, z tym w 100% już na poprzednim koncie, bo to konto jest do levelowania, którym pokazuję wam swoje postępy. Swoją drogą, moi drodzy, odcinek z levelowania konta codziennie o 16 wlatuje. I tam możecie śledzić moje postępy. To jest z opóźnieniem, bo nagrywam po kilka odcinków dziennie. No więc, moi drodzy, już dyskusję miałem na poprzednim koncie z wieloma doświadczonymi graczami, no że po prostu te zanęty nie działają i że trzeba kombinować. No ja się nie poddaję, kombinuję, aż w końcu wynalazłem zanętę, którą można, moi drodzy, bez problemu zapełnić siatkę na trzech spotach, tak dosyć szybko, ale też jeżeli, no właściwie na dwóch spotach dosyć szybko, a jeżeli byście chcieli no zapełnić ją samymi unikatami i samymi medalami gdzieś tam, żeby medal się trafił, to na trzech spotach, no to byście musieli te trzy nęcenia na trzech spotach wykonać, znaczy po jednym nęceniu na każdy spot. Zanęta, która działa, moi drodzy, w słońce, ale również w chmurę. Ale o tym, jak działa w chmurę, to będzie właśnie też odcinek serii levelowania konta. Tu nie będziemy przedłużali, bo to nie ma sensu, żebym ci tłumaczył. Żebyśmy byli, moi drodzy, również obiektywni, to pokażę ci. 94 800 w siatce. No, zdarzyło mi się na samych unikatach mieć chyba 110 000 za siatkę. Siatkę mam 500 kilo, moi drodzy, więc to nie jest jakaś wielka siatka. No i co my tu mamy? No mamy parę medali, nie powiem, że nie. Ale zobaczcie, zaczyna się też seria unikatów, których nawet nie liczyłem, ile jest, ale są unikaciki. No jak widzicie, no padają takie średniaczki, no bo to nie są jakieś wielkie unikaty, 22-23 kilo. To nie są jakieś wielkie unikaty, to powiedzmy, że powyżej 30 mamy tylko 3 sztuki. No jeszcze powiedzmy, że ten amur jako tako przyzwoity, bo amury największe to tak około 36-37 kilo są. Więc te jako tako, no ten unikatowy karp całkiem nieźle, no bo karpie są 37 kilo. Tutaj też unikatowy karp 32 kilo, więc całkiem nieźle. No i karp nagi, no nie jest jakiś tam wielki rekord, ale na tej zanęcie też mi padł karp nagi między innymi 44 kilo. 44,5, już nie pamiętam, gdzieś tam w topce jestem czy byłem, nie wiem jak ta topka działa, bo raz jestem, raz mnie nie ma, dziwnie to działa. Natomiast też amura złapałem na tej zanęcie 35,5 kilo bodajże, jak dobrze pamiętam. Także zanęta na pewno dobrze oddaje. Tylko musicie się liczyć, bo jakby ktoś od razu chciał powiedzieć, gościu, ty pokazujesz jakąś zanętę na wielkie karpie, gdzie tu masz jakąś 40, no to od razu zbijam takie gadanie, bo moi drodzy, się bardzo dużo zmieniło po aktualizacji i tak jak no, co wspominałem wcześniej, zanęty, które działały kiedyś, one już nie działają i trzeba kombinować z nowymi. Tak druga sprawa jest taka, że jeżeli trafisz karpia 40+, to naprawdę jesteś farciarzem i taki karp 40+, jak kiedyś jeszcze, rok temu, bez problemu złowiłeś na podczas jednego łowienia, jednej dniówki, nawet 2-3 i takie 40 mogłaś mieć w siatce, to teraz, jeśli chociaż masz jednego 40 w siatce, to się naprawdę masz z czego cieszyć, bo jeżeli już nawet ci 30 wpadną 3, to już jest dobry wynik. Tak wygląda to, moi drodzy, po aktualizacji. Czasem możesz mieć farta, ci dwie 40 podczas łowienia mogą trafić, ale zazwyczaj no, różnie to bywa. Także to, jeśli chodzi o moją siatkę, żeby też być słownym, moi drodzy, musicie wiedzieć, na co łowię, bo sama zanęta, pamiętajcie, jest tylko dodatkiem, tak? A więc haczyki 10-0 bezzadziorowe na wszystkich wędkach, mam 4 gruntówki, ale ja też sobie zmieniam. Zresztą tu widzicie, na co dokładnie złowiłem. Czyli mamy kukurydzę, mamy groszek, mamy słodką kukurydzę, kamu-kamu i też mam dwie wędki, które sobie zmieniam, jeśli chodzi o wędki karpiowe. No i tu możecie zobaczyć, na co tak naprawdę największe mi wpadły, no to jest zazwyczaj, jak sami widzicie, słodka kukurydza, kukurydza, truskawkowe, kulki pływające, amur też na kamu-kamu,
No i tak jest to przemienne. Słodka kukurydza. Kukurydza na groszek w tej chwili jest najmniej chyba jakichś takich wielkoludów. No bo tutaj na groszek jakieś małe wpadły, ale może akurat przypadek, bo na groszek bardzo ładnie też mi te unikaty, moi drodzy, biorą. Także tu nie ma reguły. No jeżeli będziecie mieli później już na po 60 levelu dostępne te kolejne owoce, tak, które tam są, to bez problemu ta zanęta odda. Zresztą zrobimy aktualizację, zrobimy update do tego odcinka, w którym tę zanętę przetestuję też na owocach. Także 10-0 haczyki są ok, bezzadziorowe. No jak masz wyższy level, pewnie masz 14, no to wiadomo, jest większa szansa na większy okaz. Będziemy to testowali, jak będę miał 64 czy 5 level. Wrócimy na Weeping Willow, no bo teraz w levelowaniu konta wybieram się do Maku Maku i stamtąd będą odcinki. Dobra, a więc moi drodzy, jeśli chodzi o zanętę, to co w niej jest i dlaczego w ogóle ją wam muszę pokazać, a nie dam po prostu przepisu. No bo moi drodzy, to nie jest tak hop-siup z tą zanętą, to od razu wam mówię. Wygląda to tak, że jakbym wam dał na przepis, to byście po prostu bez pokazania, to byście mieli z tym ogromne problemy. Co w tej zanęcie takiego jest? No właśnie, bo ja tutaj wybierając się na łowisko, i to jest rada numer jeden, kupcie sobie. Teraz nie mamy, więc żeby zademonstrować, muszę dokupić. Carp Rivala sobie kupcie, Big Rivering Brimera i Catfish Destroyera. Kupcie po jednej sztuce. Nie wiem, jakie macie pudełka na przynęty, na zanęty, konkretnie na zanęty. U mnie to jest niestety na 60 levelu, obejść się tego nie da, tylko 30 miejsc. Więc ja te 30 miejsc na zanęty jak najrozważniej staram się gospodarować, żebyście mogli z tej zanęty skorzystać i parę razy nęcić, czy przesuwając czas na następną dniówkę również z tej zanęty korzystać, to właśnie wam dam radę, jak to zrobić, żeby tą zanętę ze sobą zabrać. Czyli kupujecie, no tutaj jest akurat inna waga, bo tutaj mam resztówkę, nie? No ale zostawmy. Kupujecie Big Rivering Brimera, Carp Rivala, Catfish Destroyera. Po jednej sztuce. Dlaczego po jednej? Dlatego, że na łowisku, jak widzicie, przed chwilą to zrobiłem, a jestem na łowisku. Oczywiście będzie to drożej, ale nie ma innego wyjścia, jeśli macie mało miejsca w plecaku. Na łowisku te trzy składniki kupicie bez problemu. Kupcie sobie również po jednym opakowaniu Tutti Frutti, Sweet Kurtiana oraz CSL-a. Z tego co widziałem, Tutti Frutti można za jakieś grube pieniądze kupić tutaj na łowisku, chyba 3,5 tysiąca czy 3 tysiące, ale no według mnie lepiej po jednej sztuce sobie kupić i to wam wystarczy. Do 10 nęceń spokojnie wam to wystarczy, nie zużyjecie tego, nawet do większej ilości nęceń, bo ilość nęceń będzie wam, moi drodzy, określało, ile weźmiecie Olica Kepea i Hemp Corna. Ja to zazwyczaj, moi drodzy, robię tak, że tak jak mówiłem, to mamy trzy zanęty, znaczy trzy składniki, w sensie jako trzy spoty to się liczy, tak? Czyli to są trzy sztuki, plus Tutti Frutti, Sweet Kurtian i CSL też są trzy, czyli mamy sześć razem. Czyli tak naprawdę kupuję sobie zazwyczaj 10 Hemp Corna, 10 Olica Kepea, to i tak nam daje 26 spotów, czyli cztery spoty mamy wolne. I wtedy mogę i tak sobie dokupić jeszcze po dwa, czyli mieć 12 Hemp Corna, 12 Olica Kepea i w tym momencie tyle tych nęceń powinniście około mieć. W razie jakby wam się Tutti Frutti skończyło, no to dokupicie na łowisku. Nie ma problemu z tym żadnego. Natomiast nie kupicie na łowisku Hemp Corna i nie kupicie Olica Kepea. Więc znacie już składniki. I dlaczego ja to tutaj wywaliłem? To też dlatego, że muszę wam, moi drodzy, pokazać. Tylko żebym wam pokazał to już naprawdę dobrze, no to ja już sobie dokupię tutaj tego Catfisha Destroyera. A więc, moi drodzy, zanęta wygląda w sposób następujący. Bierzecie Catfisha Destroyera, 500 gram. I właśnie, dlaczego wam to tak pokazuję i dlaczego wywaliłem? Nie sugerujcie się słowem Carpie Delta, to jest tylko i wyłącznie moja nazwa, której nie zmieniłem, bo zupełnie inną zanętę testowałem na Deltę. Ta zanęta, którą wam pokazuję, dotyczy tylko i wyłącznie Weeping Willow. Nie testowałem jej na Delcie, więc na ten moment nie powiem wam, jak ona działa na Delcie. Poprzednia, którą stosowałem, tańsza, w obsłudze, że tak powiem, na Deltę, działała idealnie. Tam karpia 30 kilo wyciągnąłem, 30 chyba i pół kilo karpia. To jest jakiś w ogóle rekord na Delcie. Według mnie stosowanie drogich zanęt na Delcie nie ma sensu, natomiast już na Weeping Willow tak. Także Catfish Destroyer 500 gram. I dlaczego ja wam właśnie to tak pokazuję? Słuchajcie, coś się po aktualizacji skopało.
kopało się totalnie i nawet jak kiedyś mieliście tutaj te składniki, wystarczyło sobie przeciągnąć i to działało, tak teraz po prostu nie jesteście w stanie zrobić zanęta mieszamy, nie działa to. Po prostu to nie działa, więc ja sobie za każdym razem to kasuję i wrzucam na nowo. Wrzucam z pamięci, bo pamiętam ile jakich składników jest, więc możesz sobie śmiało zapisać, tylko ważne, że zaraz się dowiesz, dlaczego ja ci to pokazuję. Big River in Primera. Teraz źle zrobiłem, bo się zapędziłem. To jest inna zanęta. W innej zanęcie tyle dajemy. Big River in Primera też dajemy 500 gram sorka, moi drodzy. Dwie zanęty testowałem. Ta jest lepsza. Druga zanęta, którą testowałem, właśnie gdzie Big River in Primera było więcej, jest według mnie gorsza, bo działa później. Z totalnym opóźnieniem i przez chwilę zastanawiasz, czy w ogóle ryby ci będą brały. Następna rzecz. Carp Rival cały. Czyli to są podstawowe składniki, tak? I jak wymieszasz te składniki, skończy ci się Carp Rival, już będziesz na łowisku, no to wtedy idziesz do sklepu i w sklepie oczywiście za większe pieniądze niż wcześniej dokupujesz tego Carp Rivala. I tak w kółko, w kółko, w kółko, aż ci się nie skończą te dodatki tutaj typu Hempcorn i Olicake. Dobra. Następnie dodajemy, moi drodzy, dodatki. Będzie to CSL 60, Tutti Frutti, a nie w tej kolejności, chociaż to nie ma znaczenia, ale wolę wam pokazać kolejności, jakiej zawsze robię, żebyście mieli idealnie. 60, możecie sobie też na procenty pisać, ale te liczby oddają. No i właśnie wspomniane Tutti Frutti również 60. A zanęta zaczyna wtedy działać od razu i zaraz wam powiem jeszcze, jak ją stosować, żebyście po prostu wiedzieli, jak ja to, moi drodzy, robię. No i mamy, moi drodzy, teraz tak. Bierzemy Olicake PA, dodatek. Wpisujecie. Ja to wpisuję ręcznie. Jak chcecie, to sobie możecie tym suwakiem tutaj się bawić, ale ja to wpisuję ręcznie. 236 gramów. I teraz uwaga, najważniejsze. I to jest powód, dla którego ja wam to pokazuję, a wam tego nie jestem w stanie przesłać. Także możecie przesłać znajomym tę zanętę w postaci filmiku. Dodajecie hempcorna. Wpisujecie 236 i robi się coś takiego. Widzicie? Nie mieszacie, bo to nie będzie odpowiednia zanęta. Macie mieć 236, więc przesuwacie dalej. Kurczę, zobaczcie, o 235. Więc jak przesunęliście, musicie jeszcze raz kliknąć i jeszcze raz kliknąć i macie porówno. Więc to jest najważniejsza rzecz, żeby tu było 236, 236. 60, 60, 60, 500, 500, 1500. Czyli cała zanęta ma 4732 gramy. Ja to, moi drodzy, wtedy po zmieszaniu, teraz nie będę już tego robić, bo już jestem po łowieniu, bo jak widzicie, siatkę mam zapełnioną. Wtedy tą kulkę, którą macie tutaj sobie powiedzmy, no teraz tego nie wrzucę, no bo nam pisze, że niewystarczająca ilość zanęty, tak? Ale wrzucacie do jednego do rakiety, wrzucacie do drugiego do rakiety, następnie jesteście sobie na łowisku, ja tu jeszcze mam wędki rzucone, no może tradycyjnie dla widza jakąś rybkę złowię. Następnie bierzecie tą rakietę, jak jesteście w miejscu i tak, opcje są dwie i obie są mi wygodne, to zależy tak naprawdę, powiem wam szczerze, od dnia, obie mojego dnia, czy mi się chce. Bo jak mi się nie chce, bo nie oszukujmy się, rzucanie tą rakietą jest dosyć męczące, nudne, mówiąc bardzo wprost. No to jak mi się nie chce, to rzucam 5 razy do wody tą rakietę gdzieś w okolicy markera, tak? Czy tam plus minus marker, to nie musicie idealnie w marker trafić, szczególnie jak macie tak blisko. Nie chodzi o to, żebyście na drugi koniec jeziora rzucali, ale wiecie, o co chodzi. No jak rzucicie kawałeczek dalej, się nic nie stanie. Rzucam 5 razy, czasem 6. Rozkładam to jak... Rozkładam te 4 wędki, które rzucam, a w tym czasie ja sobie rzucam dalej. I w tym czasie, kiedy sobie donęcam, to już mam brania, już mi biorą unikaty, już się coś dzieje. Teraz jakby ktoś się pytał, dlaczego się mi nic nie dzieje i mam ciszę, no to moi drodzy, ja tutaj wyciągnąłem 200 kg tak naprawdę unikatów i medali, więc to jest najlepszy dowód, kiedy zanęta przestaje działać. I to też nie jest czas, który ja ci podam. Zazwyczaj, słuchajcie, postaram się wam pokazać to na wykresie. Nie wiem, czy mi się uda, no może będziecie widzieli. Zazwyczaj, moi drodzy, robię to tak. I są znowu dwie opcje. Bo jeżeli jest dzień słoneczny, ten dzień jest dla mnie najlepszy.
Ale ta chmura tutaj też jest bardzo fajna i tutaj od 5 do 7 możecie śmiało łowić na tej zanęcie, bo jest fajna pogoda, świeci słońce, także słońce świeci w chmurę, moi drodzy. Dalej mi się nie chce łowić tą chmurę, bo jest pochmurno. W tę chmurę nie lubię łowić, to ja sobie przesuwam ten dzień, nie lubię tej chmury. Za szaro jest. Ale słuchajcie, bo ktoś by powiedział, jest opcja numer 1. Jeżeli nie chcecie, żeby wam wędki totalnie szalały, ja zazwyczaj zaczynałem łowić od 5 do 7, nęcąc oczywiście, na pierwszym spocie, który mi oddaje. O tym będzie odcinek w levelowaniu konta, także to już wybaczcie, tego wam nie zdradzę, poczekacie, będzie odcinek. Tutaj jest mowa tylko o zanęcie, ale o co mi chodzi? Łowię w tym takim, no wykres jest bardzo średni, bym powiedział. Ale jeżeli, słuchajcie, ja tutaj o 5 rano najlepsze unikaty trafiłem. Bo wtedy wędki wszystkie wam nie wariują, macie brania takie, że jesteście w stanie kontrolować te brania, chociaż czasem zaczynają wam wędkiwać. Więc to jest pierwsza opcja. Ale druga opcja dla bardziej niecierpliwych, dla tych, którzy chcieliby szybciej siatkę zapełniać, to jest godzina 11. Czyli pierwszy spot sobie ustawiam na 11, wrzucam 5 rakiet, 6 rakiet, wrzucam od razu wędki, donęcam. Robi się maksymalnie 12.30. Ja mówię, jak to u mnie mniej więcej wychodzi. To nie jest zawsze, wiecie, co do minuty, bo czasem i do 13 siedzę. Więc nie patrzcie, że tu jest jakaś reguła w tym. Tu nie ma reguły. To zależy, to ryba ci daje regułę. Jeżeli ryby biorą, jeżeli biorą unikaty, jeżeli nawet fajne medale siadają, chociaż jak już medale zaczynają siadać, a po medalach ci siada zwyklak, no to, to wiedz, że lepiej się zwijać. Ale też z drugiej strony, jak zaczynasz nęcić, to na początku i tak ci skoczy jeden czy dwa medale, czy jeden zwyklak. Ale też w międzyczasie może ci wskoczyć zwyklak, więc tu nie ma reguły. Ale no niech będzie, że łowię od 11 do tam powiedzmy 12 z małym hakiem. Niech będzie 12.30, 13, tak? Takie widełki wam powiem. Idę na drugi spot, robię dokładnie tą samą sytuację, łowię gdzieś tak, no, nawet chyba nie do 15. To nawet nie było do 15, to było tak 14.30, dlatego że drugi spot mi tak oddaje, słuchajcie, bo też niektóre spoty oddają, jeśli chodzi o czas. Są takie, w których w danym czasie masz fajne brania, a w innym czasie, niezależnie od wykresu, nie masz tych brań. Także o tej tam 14.30, ale niech będzie maksymalnie, prawda, 15. I zobaczcie, przed 15 chwilę przechodziłem w te miejsce, w którym jestem teraz. Mamy 16.47, czyli nie ma jeszcze dobrze 17. A ja już mam, moi drodzy, siatkę pełną. I to jest mój trzeci spot. I to jest zazwyczaj, tak wygląda moje łowienie tutaj. Na poprzednim koncie, no miałem siatkę 700 kilo, no bo wiadomo, tam mam najwyższy level. Miałem siatkę 700 kilo, no to po tym spocie jeszcze odwiedzałem jeden spot. Ale to już będziecie mieli w serii zlewelowania konta, o tym się już nie będę rozgadywać. No rybki dla widza nie będzie, bo już rekordy, znaczy wszystkie możliwe, kurczę, wyczerpałem limity i już raczej ryba mi nie weźmie, bo tutaj 200 kilo wyciągniętego karpia w ciągu godziny czasu gry, także tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, moi drodzy, że się podobało. Jeśli tak, to proszę, zostaw łapkę w górę, komentarz pod filmem, będzie mi bardzo miło. No i super będzie, jeżeli udostępnisz całą playlistę z levelowania konta swoim znajomym, czy napiszesz, powiesz o moich poradnikach swoim znajomym, którym być może one pomogą. Ten filmik również możesz udostępnić komuś, kto czeka za zanętą, kto ma problem z łowieniem karpi, fajnych, dużych karpi, unikatowych karpi. Starałem się to wytłumaczyć, może i wyszło długo, ale starałem się to wytłumaczyć najprościej, jak się da, żeby każdy naprawdę z tego mógł coś zrozumieć. I szczerze, czekam, aż ktoś z was pobije moje rekordy, aż pobijecie swoje własne życiówki i moją, nawet moje rekordy, jak ktoś z was na tej zanęcie, którą wam przedstawiłem, trafi do topki. To ja po prostu będę przeszczęśliwy, że komuś mogłem pomóc. Mam nadzieję, że jeżeli tak się stanie, to mi zostawicie komentarz i napiszecie, że tak się stało, że na mojej zanęcie pobiliście swoją życiówkę, jakiś rekord osobisty, albo naprawdę złowiliście ogromniastego karpia. Także to tyle ode mnie. Wspaniałego wieczoru dla ciebie. Opublikuję to o 21, ale jeśli oglądasz to w ciągu dnia, no to wspaniałego dnia. Trzymaj się. Cześć.